będą właśnie litewskie. Trochę śmieszne, trochę smutne i trochę zadziwiające. Jak to Litwiki. Ale jednak na uboczu, w starej, bardzo starej chacie, mieszkał bogaty, świątobliwy starzec. Kochał książki i naturę. W życiu niewiele mu trzeba było, a miał dość dużo. Ludzie z tych pobliskich wsi to mówili, że taki jest trochę dziwny, ale nieszkodliwy dziwny. Kiedyś przy nowiu księżyca, jak już zapadł w zmrok, starzec wziął swoją czapkę i w tę czapkę naładował złote monety. Wyszedł przed swoją chatę nad rzekę, zbliżył się do starej wieżby i tam w wielką wypuchniałą wieżbę, taka dziupla była wypuchniała w wieżbie, wsypał te monety, a przy tym powiedział: do dolo i dajamo, boginko od losu ludzkiego i boginko leśna, sprawdźcie, by to złoto trafiło do kogoś, kto szanuje własnych rodziców i na nie zasługi. Wszystko to z krzaków pobliskich widział zbój, który właśnie tam się zaczaił, żeby tego wieczora okraść starca. Pomyślał zbój Maciej. Wąsy miał usuwiaste, długą brodę. Lubię złoto. I serce mam złote. Ale jak zbójem jestem, to tych pieniędzy nie ruszę. Ale ciekawa jestem, co się z nimi stanie. I jak tylko zbój, tak uczciwie ta dobra strona zbója tak sobie pomyślała, to przyszła burza i grzmotnęło i huknęło i ta stara wieżba się przewróciła do rzeki. A rzeka porwała wieżę i zaczęła pień wypływać. Zbój Maciej ruszył brzegiem. Rzeka była urwista, więc ledwie nadążył za tym pniem, żeby zobaczyć, co się dalej będzie działo z tym pniem i z tym bogactwem. Tak się złożyło, że szedł cały następny dzień. I pod wieczór następnego dnia okazało się, że pień przepływał pod mostem na rzece i zawadził o przęsło mostu i tam się zatrzymał. A ten most należał do księcia i na nim stali strażnicy, którzy pobierali myto. Strażnicy oczywiście zaraz zauważyli, że przypłynął pień wieżby i stwierdzili, że trzeba koniecznie, tam akurat ludzi nie było, nie mieli co robić, nie mieli się z czym zająć, a musieli, bo mieli taką straż. Więc stwierdzili, że za pomocą tam jakiś kij wyłowili ten pień na brzeg, bo drewno było tego roku bardzo drogie i chcieli sprzedać pień komuś na drewno, żeby chatę oprzeć. I w tym momencie właśnie pojawił się na moście szewc. Marny, chudy koń ciągnął marny, klekosący wóz. I strażnicy zapytali: hej, szewcu, gdzie to jedziecie? No jadę po drewno, bo mi się skończyło, zima była ciężka, teraz na przednówku jest jeszcze zimno, chatę mam niedogrzaną, jadę po drewno. A słuchajcie, to w świetnym momencie przyjechaliście, bo akurat wyłowiliśmy taką wieżbę wielką. A jako, że nam buty łatacie już tyle lat, to dla was to za pół ceny damy. Wyłowili tą wieżbę i wrzucili, pomogli jeszcze wrzucić szewcowi na wóz. To wszystko oczywiście widział zbój Maciej. Przeszedł chyłkiem
prawie że niezauważony, bo oni byli zajęci pracą z szewcem przez most i poszedł za szewcem. Szewc przywiózł kłodę do siebie i zaczął ją rąbać, bo przecież kupił drewno na rozpałkę. I w momencie, jak Maciej doszedł do jego obejścia, to akurat szewc już po raz ostatni trzepnął siekierą i rozsypały się dukaty. I szewc połączył te dwie rzeczy, zresztą niesłusznie. Przyjście zbója Macieja i rozsypanie tych dukatów. I mówi: patrz pan, przyniosłeś mi szczęście. Na co zbój Maciej powiedział: a ja przychodzę z takim zapytaniem, bo tu jestem nie tutejszy, czy mógłbym prosić o gościnę i o nocleg? A szewc na to: pewnie, że mógłbyś. Przecież tyle szczęścia, poczekaj, policzymy. Zebrał te wszystkie pieniądze, policzyli, było 20 złotych dukatów. Mówi: połowa jest twoja, bo to przecież dzięki twojej wizycie to się tak złączyło. Połowa dukatów jest twoja. A Maciej, ta jego uczciwa część, mówi: nie, nie, ja żadnego dukata z tych nie chcę. A ta druga część mówi: ty głupi Maćku, ty daj mu łeb i weź te wszystkie kurusze. Ale wygrała mądra część. Szewc chwycił jeden z pieniędzy i pobiegł od razu do wioski, żeby kupić mąkę i kaszę i coś do jedzenia, bo był przedówek, a w chacie już mało co było. A w tym czasie oczywiście żona ugościła zbója. Oczywiście nie wiedzą, że kim on jest. Jak on wszedł do chaty, to zobaczył, że przy bardzo lichym kominku, który był rozpalony prawie że do czerwoności, taka koza mała, siedzi dwoje starych ludzi o białych jak śnieg włosach i pomarszczonych niesłychanie twarzach i grzeją zmarznięte ręce. I wtedy zbójowi popłynęły dwie łzy. Zrozumiał, dlaczego wieżba trafiła do szewca. Szewc tymczasem kupił to, co trzeba było, siedli razem do kolacji, żona zamiesiła ciasto na chleb, upiekła kilka chlebów dla siebie, a rano, jak się rozstawali, oczywiście za namową swojego męża, upiekła chleb, w który włożyła 10 dukatów, tych, których zbój nie chciał. I rano, jak się rozstawali, jeden z tych chlebów, właśnie wzbogacony tymi 10 dukatami w środku, dali ochoczo zbójowi na drogę. Ten wziął chleb pod pachę, pożegnał się ze wszystkimi i poszedł. Jako że wracał do siebie, to musiał przejść przez most. I na moście okazało się, że strażnicy go jednak widzieli poprzedniego dnia. Go zatrzymali: ty już szedłeś tutaj wczoraj i nie zapłaciłeś i dzisiaj też nie chcesz zapłacić. Jak to jest? Na co Maciej mówi: ale ja nie mam koły, jestem jak święty turecki, nie mam nic przy sobie. Tylko ten chleb, co dostałem od szewca. Dawaj ten chleb, idź. I celnicy wzięli chleb. Ale im chleb nie był potrzebny. W zasadzie oni mieli swoją celę, to byli porządni urzędnicy porządnego księcia. Więc jak się skończyła służba tych celników, poranna, to jeden mówi: to ja mieszkam tam za szewcem, to ja zajrzę do niego. Poszedł do szewca, mówi: szewcu, bo wiesz, wczoraj, dzisiaj rano przechodził taki człowiek i nie miał czym zapłacić, dostaliśmy bochen chleba, ale ten bochen chleba wam się nada bardziej, bo masz liczną rodzinę i starych rodziców, to weźcie to. Szewc podziękował, a jak wieczorem rozkroił chleb, wysypało się 10 złotych dukatów. A jak rozbójnik oddawał chleb celnikom, nie wiem, czy przypuszczał, że on trafi do szewca, czy nie, ale obiecał sobie, że nie będzie okradał takich wspaniałych ludzi jak
ten starzec, co mieszka w lesie. Litwini mówią, że nigdy nie wiesz, kto jest posłańcem dobra, a kto jest posłańcem zła. Nieraz wielkie dobro może ci przynieść nawet mąż. Był sobie uczciwy rolnik. Żył uczciwie i pracowity był. Jak nie. Co komu trzeba było pomóc, to pomógł. A wiecie, czy się niefortunnie zakochał, czy mu się taka przyczłapała, nie wiem, no żonę. No żonę miał z głowa inną, nie? Wiecie, to była taka kobieta, która wychodziła nieraz do innych bab i mówi: ojście wy na skara niebackie, Boże, jakiego ja mam faceta! Ani na mnie nie krzyknie, ani się na mnie nie pogniewa, ani mnie nie uderzy, Boże, co go poproszę, żeby wodę przyniósł, to przyniesie. Co chcę, żeby zrobił, to zrobi. Łazi za mną, nosi jakieś ciężkie towary, mi mówi, żebym nie pracowała, że on wszystko zrobi. Boże, dziewczyny, nie macie pojęcia, on mi dzieciaka podaje nocą, żebym wykarmiła, żebym nie szła z łóżka wstawać. No, co za palam, bo skąd by się taki wziął? O Jezu, mówią sąsiadki. O Jezu. I każda sobie w głowie myśli, matko kochana, jak ja bym miała takiego faceta, jaka ja bym była szczęśliwa. Ale no co było robić, tych bab na tej wsi też było tylko kilka, więc jedna na drugą nie narzekała, ale wszystkie uważały, że ta to ma szczęście w życiu. Czy żyli szczęśliwie, czy nie, tego nie wiem. Wiem tylko, że nie mieli dzieci, a rolnik też jakoś... Wiecie, długo lubił zostawać na polu i dużo pracować. A to sąsiadowi pomógł. A to stodołę komuś naprawił. A to wyłapał kury, które wyleciały z zagrody. Wszyscy go kochali. Tylko jego własna żona go nie lubiła. Na pole sianokosy, jak to zwykle bywa w tamtych okolicach, i kosili to siano, i w pewnym momencie Piotr słyszy, jak to chłopy tam coś tymi kosami i krzyczą: a zabij go, łowę mu utnij! Rzucił kosę i pobiegł w tym głębowisku chłopów. Mówi: chłopy, co się dzieje? Widzą, jak wszyscy jego sąsiedzi z tymi kosami nad tym wężem się zaczną pastwić. A za skroniec się chowa, tuli do siebie dzieci i nie wie jeszcze, jak się w tą norę bardziej schować. On mówi: zgłupieliście? Że to nie jest wąż, tylko zwykły wężyk wodny. Za skroniec on was nie ukąsi. Zostawcie go w spokoju. No, tu się znasz akurat na wężę. Zostawcie go. Ta i co? I będziesz... Oj tam, zdjął koszulę, wziął te węże do koszuli, wyniósł na drugą stronę, na inną miedzę, wypuścił, założył koszulę z powrotem, kosił siano do wieczora. To będzie. Słońce zachodziło i wypił ostatni łyk wody, po czym wziął kosę na plecy i zaczął wracać do domu. Pogwizdywał sobie coś po drodze i oglądał, w jakiej pięknej okolicy mieszka. Pożartował z chłopami, każdy skręcił do swojej chałupy. Na ten wracał. I w tym momencie na drogę wyciągnął się za skroniec. Dobry człowieku, zatrzymaj się. Zatrzymaj się, mogę ci przynieść szczęście. Stanął nad tym zaskrońcem i mówi: jakie ty mi szczęście, weź, no nie przesadzaj, jakie ty, zejdź z tej drogi, bo jeszcze cię ktoś tutaj jeszcze rozdepcze, zabiją cię. Nie doceniasz mnie. Ja mogę ci przynieść dużo skarbów. Nie doceniasz mnie, ja mogę ci przynieść zdrowie, szczęście, cokolwiek zechcesz. Mówi: słuchaj, pieniędzy dodatkowych nie chcę, bo nie chcę być nierobem. Mam tyle, ile mam. Zdrowie po łaskach mam. Dłuższe życie potrzebuję, ile Bóg da. No co ja się będę, jakieś większe, dłuższe życie w jakichś pałacach? Nie, tam
Ona mówi, mogę ci dać rozumienie mowy zwierząt. Piotr sobie pomyślał, a wiesz? Tak, nie, nie tyle zdrowie, nie tyle bogactwo, wiesz, ja bym chciał wiedzieć, o czym mój pies szczeka. No, tak, możesz mi dać? Możesz mi dać rozumienie mowy zwierząt? Obwinął się wokół nogi Piotra, a Piotr się wzdrygnął. Mówi, no co tu wchodzisz? On mówi, musisz mnie pocałować, inaczej nic nie będziesz rozumiał. Tam wiesz, nie, tam w sumie to rozumienie, ale wąż już się znalazł już przy jego szyi. I tak niechętnie Piotr, i wąż. I schował się w krzak. Wiecie, ktokolwiek z was kiedykolwiek trzymał męża w ręku, wie, że to jest suche zwierzę, nie jak żaba. Tam żaby całować to jest, ale z jazyczkiem. I dochodził do zagrody. Jak wydawało mu się, że chyba się przegrzał na tym polu, bo wróble na płocie. Try, try, a gospodarz, ja, dobry gospodarz, a try, try, a dobry gospodarz. Możemy wracać na czereśnie, możemy wracać na czereśnie. Nie, 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 gospodyni nas wybija. Ja, co ty tam, wracamy na czereśnie? Nie, ten gospodarz dobry, jedźmy do sąsiada, sąsiad jest zły, on ma mnóstwo czereśni, to zostawmy tego. Try, try. I cała chmara broni poleciała do sąsiada. Przegrzała to sobie. Szedł koło obory i tak sąsiad wrócił. I za chwilę przybiegł do niego jego własny pies. Całe wieki cię nie było, jak miło, że jesteś. Kocham cię najbardziej na świecie, jesteś moim bogiem. Jak usłyszał własnego koguta, który ochrzania kury. Wszedł do chaty i powiedział babie, żeby mu dalała coś mocniejszego niż woda. I się uśmiecha, nie? A po chałupie łażą pająki i coś szepczą między sobą. Ale ta baba jest głupia. Jezu, jak ona jest głupia. Patrzy się na te pająki i się śmieje, jak jakiś wariat do sufitu. Głupia. A baba, wiecie, stawia mu wódkę na tym. O pec, żeś ty zwariował, żeś? Nie, nie, skąd? Kupił jakieś. Że co, że nie sprzątnęłam? A wiesz, ile ja mam tutaj roboty? Nie, nie, nie. To ja pójdę krowy wydać. Tak, pójdę krowę, bo to jeszcze moja robota, rób jasne, no ja. No. Poszedł z tym wiadrem krowę doić. Doi krowę i słyszę rozmowę wołu z kozą, co? Z kozłem. Ej, wołu, dzisiaj byłem się o końcu, to trochę odpocząłem, ale jutro to taka robota mnie czeka. Kobieta. Ty byś raz udawał, że ty chory jesteś, to by cię nie wziął. Ja mam chory. Gospodarze, mam głowę, ja, taki kobiet. Tak co się robi? Nie, niech by mal. I ona mi się położy, i będzie co pomyślał, że ty chory jesteś. Tak, to znaczy, nie weźmiecie do roboty. Gospodarz nic nie powiedział. Wydroił krowę, pogłaskał ją po cyckach. I poszedł, nie? Następnego dnia baba przylatuje, zrywa chłopa. Łapie wio! Nie, nie zdycha, spokojnie, baba, daj mi spać. Zdycha, wylazł z tego łóżka. Spojrzał jeszcze na pająki, mieliście rację. No i poszedł i zobaczył, wół, leży język na wierzchu. No i każe obok tego. Gospodarz pogłaskał wół po głowie i mówi, odpocznij się, należy ci się. Ciebie dzisiaj zaprzęgnę. Kozio. Wziął
się o kozła za rogi, zaprze go dużo i w pole kozią się poci, ciągnie ten płoń ma. Przyszła po mnie. Odchodził kozła, puścił go na pastwisko, zawołał parobków do na obiad. I idzie z parobkami i widzi, jak po krzakach, pomiędzy, gdzieś z boku, jego kozioł biegnie szybciej niż on na łupę. No, ale zagadany z parobkami przygląda się i słyszy, jak grumne mówią, pierdzielka, kozioł się tam zrobić, pierdzielki, lecą. I za chwilę przechodząc obok obory słyszy. Drogi, wolę, wypocząłeś już troszeczkę, wiesz, bo ja jednak na tej roli nie dam rady. Ja chciałem ci bardzo pomóc, bo ja wiem, jaki ty jesteś przepracowany. Kochaj miotki, może już się dobrze czujesz? Dobrze się czuję. Zjedli zupę, wrócili, on szedł do obory, a kozła, kozła już wtedy nie było. Bo zobaczył gospodarza, ruszył się, wstał, dał się zaprzęgnąć, jeszcze dał się pogłaskać i poszedł w pole. Obrobili, co mieli zrobić. Wół się uśmiecha i mówi sam do siebie, a gospodarz doskonale go rozumie. I z nim głupi ten kozioł. Baba nie mogła wytrzymać. Wiecie, chłop chodzi po zagrodzie i się śmieje na stop. A ona nie wie z czego. Więc wiecie co? Ona już go raz czy trzy razy zapytała, z czego on się śmieje. No i gdzie ich tam Kaszka, i tak ci nie powiem, bo by musiał umrzeć. O, jak to on musiał umrzeć? No nie mogę ci powiedzieć, musiałby umrzeć. Jest jedna ważna rzecz, którą zapomniałam wam powiedzieć, ten już. Nie mów nikomu, że rozumiesz mowę zwierząt. Inaczej odbierzemy ci głos i wszystko, co idzie z tym, łącznie z życiem. Gospodarz wziął to na poważnie, ale że baba ciekawa. I ciągle się go pytała, z kim rozmawiałeś, a gdzie byłeś, a co mówili parobcy, a Maciej, ten parobek nasz najprzystojniejszy, to co mówił, mówiła o mnie troszkę. Wiecie, ona go ciągle pytała, już jak zaczął się uśmiechać do pająków, to ona już nie mogła wytrzymać. Nie mogę ci, babo, powiedzieć, bo bym umarła. A tam by się umarła. I wieczorem, słuchajcie, narobiła pierogi, narobiła ciasto, jajecznicę z bożkiem. Dziwnie ugotowała. Taki się jeszcze, taki śliczny jesteś. No, kochaniutku, jak ci dzień minął? Dobrze mi, no tak. No, abym ci może nową koszulę. Ja się je, rozumiecie, tą jajecznicę, rzuca kiełbasę psu pod stół, a pies nie bierze kiełbasy. W tym momencie do kuchni wpada kogut i mi... Ty pies, co jest? Kiełbasę ci rzucił, no przecież ja nie zjem, no e. No co ty, kiełbasa leży. A tam cicho, kogut, nie będę z tobą rozmawiał. No e, co się dzieje? On mi tak, kogut. Za chwilę to z ciebie zrobią losu. Ta ze, to zrobią z ciebie losu. Bo jak nasz gospodarz nie będzie żył, to ty i ja może pójdziemy pod nogi. Jak to nie będzie żył? No nie będzie żył, no przecież zaraz on mi powie, co się dzieje i tak dalej. Na pewno się wygada i zaraz będzie, nie będzie żył. A kogo? Nie, bo nasz gospodarz. Ja mam 7 żon, jak ja bym się tak słuchał, moich 7 żon, jest co? Ja już dawno bym nie żył. Głupi jest i tyle. I poszedł. Jezu, sam jesteś głupi. Gospodarz przysłuchiwał się tej rozmowy. Jajecznica smutkowała mu jeszcze bardziej. Kogut za chwilę wrócił. Bo oczywiście nie powiedział, bo w tasi muszek i jeszcze musiał 2 rzeczy dopowiedzieć. I wiesz co? Ja na miejscu naszego gospodarza to bym tak podziobał tą moją kulę i bym tak ją zlał, że jej by się nigdy nie chciał pytać o mnie. I poszedł. Głupi jesteś, kogut. Wiecie, on tak siedział, popijał tą wódkę i jadł te pierogi. I uśmiechał się. A baba, co kochanie, to może mi coś powiesz? Ale... Wiesz co, ty świetnie gotujesz. Aha, dzięki! Nie ma za co. I...
jest? Z czego ty się śmiejesz? Co ty tak się do naszych kur uśmiechasz? Co ty taki jesteś jakiś odmieniony? Wiesz co? Jeżeli bym ci powiedział, musiałbym umrzeć. A nie spieszy mi się do raju. Oj, tam byś od razu, wiesz co? Jak ty umrzesz, to ja mogę umrzeć razem z tobą. To nie ma problemu, powiedz mi. Aha, taka jesteś. No cóż. Spojrzał tylko kątem oka na koguta, który właśnie wychodził z kuchni. Mówi, wiesz co? Dobrze, mogę ci powiedzieć tylko... Musiałabyś się rozebrać. Ściągaj spódnicę, ściągaj to. Baba mówiła, aktywności króla się naprawdę szykuje na tamte światło. Oczywiście rozebrała się i do kufra pod świeżą kieckę. Mówi, nie, przynieś jeszcze postronek, przynieś sznurek. No to poleciała, rozumiecie, jak stała, poleciała, potem sznurek przyniosła sznurek. To powiesz mi, on mi, wiesz co, nie, musisz jeszcze zamoczyć ten sznurek. Oczywiście, no to poleciała do studni, zamoczyła sznurek, wraca z tym małym sznurkiem, cała zachlopana. Już mam. I tak? Tak, wiesz co? Nastaw, daj ten sznurek. No to podałam. Wiesz co? Nastaw się, tak jakbyś wyglądała przez okno. No dobrze, to się nastawiła. Jak on się zawinął tym sznurkiem, jak chlasnął, ona myślała, że nie, ale on w życiu własnej kobiety nie pobił. Uciekła, łajeno, mąż mnie bije, wszystkie świątcze osiadki, szkoda, że nareszcie. Wiecie co, dokończył tego dnia te pierogi, dokończył tą jajecznicę. Podzielił się kotletem z serem. Był najszczęśliwszym gospodarzem. A już koło północy, bardzo cichutko, nie pytając o nic, kobieta wróciła do domu, sprzątnęła na stole i poszła spać. La, 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 la. Niektórzy po prostu przemyśleli niektóre sprawy. Ja nie mam takich baśni jak Groszek, ale opowiem takie, jakie mam. Jak to powiem, że zostało 8 minut, nie? Tak? No, to 8 minut, ile można historię 8 minut. No to ja szybciutko. Tylko na punkt. MacGyver baśni powie ci w 3 minuty. Było dwóch braci. Mieli bogatego ojca, więc po śmierci ojca dużo odziedziczyli. Podzielili to, co odziedziczyli, na pół. Równo na pół. Mieszkali niedaleko, wystawili drugą chałupę, mieszkali jako sąsiedzi, ale jednemu bratu się wiodło, a jednemu zupełnie nie. I to nie to, że pił, czy że był niepracowity, czy że leniwy, czy coś, ale tak, jak przyszedł do domu świń, to u tego jednego wszystkie pomarły, u tamtego żadna. Jak był grat, to jego zboże położyło całe, nie miał co kosić, tamtego pola nie ruszyło. No po prostu nie miał chłop szczęścia. I jak już mu styknęłoby na cały rok, do przednówka, do nowego tego zboża, to się okazało, że zalega z jakimiś podatkami i musiał pole na pniu sprzedać. No naprawdę nie miał fartu. I znowu kolejny przednówek, nie ma co jeść w chacie. Tamten już zboże zebrał, a u niego nic, bo jak wysiał, to właśnie grat zniszczył mu całe pole. Wziął worek i chciał bratu trochę zboża podkraść. Póki w snopkach stoi na polu, a nie w chałupie. Żona pyta, gdzie ty idziesz z tym workiem? No wiesz, wezmę od brata trochę zboża na skupie, to byś chleb dzieciakom zrobiła. To ty idziesz kraść. Oj, tam kraść od razu. No pożyczę, przecież oddam mu kiedyś. Z czego ty oddasz biedaku? Przecież wiesz, że tam się nie wiedzie. Mam tą ręką. Była jasna księżycowa noc. Poszedł i zaczął skubać kłosy, żeby trochę na mąkę mieć. I nagle na polu pojawiła się taka czarna postać. Takiego chłopa. To nie był jego brat, ale taki gospodarz. Większy od ludzi. I mówi, a czego? Co ty tutaj robisz? I spojrzał na tą postać.
nikogo znajomego nie przypominała. Mówi, ja jestem bratem gospodarza, biorę sobie tutaj trochę zboża. A ty co tu robisz? Bo ciebie nie znam, a to jest pole mojego brata. Ale mówi, może mnie nie znasz. A ja jestem szczęściem twojego brata. I ja to pilnuję i nie weźmiesz ani kłoska. Bo twój brat śpi, a ja pilnuję. I dlatego mu się tak wiedzie. Ty też masz swoje szczęście, ale nie tu. Jakby stracił grunt pod nogami. Mówi, a ty wiesz, gdzie mam swoje szczęście? Czy możesz mi coś o tym powiedzieć? A ten czarny jegomość, taki ciemny, mówi, twoje szczęście jest w miasteczku. Siedzi na bocznej ulicy od rynku i tam na ciebie czeka. Ale ty w miasteczku rzadko bywasz. To i nie masz szczęścia. Bym ci poradził, żebyś poszedł do miasteczka i znalazł swoje szczęście. Wrócił z pustym workiem do domu. Opowiedział to wszystko żonie. I ustalili, że następnego dnia pójdzie do miasteczka. Chłop mówi, ale dlaczego następnego dnia? Ja wolę już teraz. I nocą poszedł do pobliskiego miasteczka. Jak doszedł, to był ranek. Ale nikogo tam nie znalazł. Cały dzień głodny szlendał się po miasteczku. Było pełno ludzi. Wszyscy go omijali. Czuł się nieswojo. Aż nadszedł wieczór. Wszyscy ludzie się porozchodzili, poszli do siebie. A tam, w bocznej uliczce, pod rynku, siedział jakiś jegomość na schodach. Podobny do tego, co w polu go widział. I gospodarz podszedł, mówi, przepraszam, czy ty jesteś może moim szczęściem? Bo już widział, jak szczęście wygląda. A ten mówi, tak, jestem twoim szczęściem. Nareszcie, szkoda, że nareszcie. Jak na to wpadłeś, że mnie w końcu znalazłeś? Gospodarz mu opowiedział tą całą swoją historię, a ten mówi, słuchaj, zrób tak, już przecież teraz lato jest, to kożuchy wam niepotrzebne. To weź swój kożuch i żony i idźcie do garncarza, zastawcie kożuchy dwa i weźcie tyle garnków, ile możecie za to dostać. I przywieźcie tutaj na jakimś wózku, zresztą zacznijcie tam na wsiach, teraz są żniwa, to ludziom potrzebne garki, nie mają czasu do łazić i szukać garnków. Spróbujcie zarobić, na tych pierwszych garkach zarobicie trochę pieniędzy, kupicie następne, sezon nie minie, jeszcze przed zimą wykupicie własne kożuchy. A później załóżcie tutaj sklepik w miasteczku i po prostu żyjcie z tego. I chłopak zrobił. Zamienił, kupił kilka garków, sprzedał natychmiast, następne garki sprzedał natychmiast i jeszcze zimy nie było, jak sprzedał swoją gospodarkę za mały pieniądz. Za ten cały pieniądz kupił jakiś towar i jakiś mały hangarek, jakąś budkę taką i zaczął sprzedawać miasteczku z zyskiem. I następnego roku, minął niecały rok od tego, pół roku od sklepiku, jak się okazało, że już może spłacić wszystkie swoje długi i że ma z czego żyć. I wszystko było w porządku. I za rok kupili większy sklepik. Żona była przeszczęśliwa, wszyscy do nich przychodzili, bo pani była zawsze uśmiechnięta, a gospodarz zawsze dbał, żeby był dobry towar. Ale żona drugiego brata zaczęła mu wiercić dziurę w wątrobie. Patrz, taki bieda, sprzedał gospodarkę, poszedł do miasta, a tam zobacz, z takiego głupiego biedaka, jaki się pan zrobił. A ty byś miał sklepik, to byś dopiero wiedział, to byśmy dopiero bogaci byli. Temu dobrze było na wsi. Lubił skowronki, lubił ciszę, lubił pola, ale żona wierciła i wierciła i wierciła i w końcu sprzedał swoją gospodarkę i przeniósł się do miasta. Kupił wypaśnik, sklep,
dużo towaru, żonę posadził tam, żeby sprzedawała, sam ten towar tylko dowoził, ale ludzie narzekali. Albo mu się towar psuł, albo ludzie nie chcieli kupować, albo chcieli taki, ale inne wzory w materiale. A w końcu machali ręką i mówi, tam u was jest drogo, my wolimy tam w tamtym bocznym kupować, bo tam zawsze jest fajnie. I szli do jego brata. Tego to dziwiło mnie słuchanie. W końcu wybrał się na rozmowę do swojego brata. I mówi, brat, jak to jest? Że ty biedny byłeś jak mysz kościelny. A tutaj ci się powodzi. A ja chciałem, bo mnie moja... Zawraca głowę, żeby w mieście, ja nie jestem z miasta, ale dlaczego mnie się... A tu jest odwrotnie, tobie się powodzi, a mnie nie. Jak to jest? A ten ubogi brat mówi, wiesz, zastanawiałem się, jak ty się decydowałeś na sprzedaż gospodarki, czy ci to powiedzieć, ale wstrzymałem język za zębami, bo powiedziałem, że twoja żona powie, że to przez zazdrość, że nie chce cię namawiać do zmian, że jestem przeciwny, że po prostu boję się, że znowu będziesz bogatszy ode mnie. Więc ci nie powiedziałem, ale było tak i tak. I opowiedział mu to wszystko. Wiesz, co ci radzę? Bo twoje szczęście jest tam, przy naszej ojcowiźnie. Sprzedaj, póki jeszcze nie zbankrutowałeś, to, co masz. Zwierzęta odkupisz. Tą ziemię, co tam dzierżawisz, jeszcze odkupisz. Wracaj na ojcowiznę. Tam jest twoje szczęście. Całe szczęście bracia nie byli skłóceni. Posłuchał młodszego brata. Wróć. Bo każdy z nas ma swoje szczęście gdzieś. No i najtrudniej nieraz odnaleźć, gdzie to nasze szczęście mieszka. A jak szczęście nie da. Zapraszamy ponownie na ukraiński za tydzień. Za tydzień? No to było liderskie.